Rożet.pl. Szydełkowanie moją pasją. Witajcie moi kochani, chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jak zrobić na szydełku taki niezwykle prosty, ale bardzo wdzięczny element o kształcie sześcioboku. Z takich połączonych elementów pięknie wychodzą kocyki, a już klasyką jest pomysł na kocyk chłopięcy z białych i czarnych elementów, których ułożenie przypomina piłkę nożną. W tym elemencie, jak zaraz zresztą sami się przekonacie, od pewnego momentu wykonuje się każdy rząd analogicznie, co oznacza, że można go powiększać w nieskończoność, można dobrać sobie wielkość elementu, ilość okrążeń i na przykład zrobić narzutę z jednego wielkiego elementu albo na przykład dywanik ze sznurka, też według tego wzoru. No i zanim zaczniemy, to jeszcze muszę Was przeprosić za mój głos, ponieważ wciąż walczę z przeziębieniem i chociaż czuję się już dużo, dużo lepiej, to jednak po moim głosie słychać, że wciąż jeszcze coś tam nie jest okej do końca. Ale mam nadzieję, że jestem zrozumiała, że mówię dosyć wyraźnie. No i możemy przystąpić do robienia elementu. Potrzebujemy szydełko 4 mm, no i ja będę dziergała z Mimozy Natura. Dzierganie naszego elementu zaczynamy od wykonania Magic Loop, czy też magicznego kółeczka. Kładę końcówkę nitki na palcach, owijam sobie nitkę, krzyżuję i następnie przeciągam ją sobie tutaj. Trzymam, nawijam na palec. No i teraz wykonujemy 6 par słupków rozdzielonych dwoma oczkami łańcuszka. Czyli za pierwszy słupek robię 3 oczka łańcuszka. Następnie tu pod dwie nitki wykonuję słupek. Teraz pora na 2 oczka łańcuszka. I kolejna para słupków pod kółeczko. Raz, dwa. Mam już dwie pary słupków rozdzielone dwoma oczkami łańcuszka, dwa oczka i kolejna para słupków. Przypominam, potrzebuję ich 6. 6 par słupków rozdzielonych dwoma oczkami. No i tak wygląda zrobione pierwsze okrążenie. Mam 6 par słupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. One są rozdzielone dwoma oczkami łańcuszka. Tutaj na końcu też zrobiłam 2 oczka łańcuszka. I teraz pora nasz Magic Loop ścisnąć. Czyli po prostu wyciągam sobie tą końcówkę nitki na wierzch i ją pociągam. W ten sposób. Wszystko mi się ładnie równo ścisnęło. No i teraz wystarczy połączyć oczkiem ścisłym tutaj w trzecie oczko pierwszego słupka. Pamiętacie, że pierwszy słupek to były 3 oczka łańcuszka. No i w ten sposób wygląda nasze pierwsze okrążenie. Teraz oczkami ścisłymi przechodzimy na kolejny tutaj łuk. Czyli oczko ścisłe w drugi słupek i oczko ścisłe pod łuk. Jestem nad łukiem. I teraz robimy dwie pary słupków rozdzielone dwoma oczkami łańcuszka. Czyli podobnie jak tutaj robiliśmy w tym pierwszym okrążeniu. Pod jeden łuk. Czyli zaczynam 3 oczkami łańcuszka za pierwszy słupek. Drugi słupek, mam już pierwszą parę słupków, 2 oczka łańcuszka,
i kolejne dwa słupki pod ten sam łuk. Tak to wygląda. Teraz przechodzimy pod następny łuk, ale żeby przejść pod ten następny łuk, musimy wykonać jedno oczko łańcuszka. I znowu dwa słupki. Dwa oczka łańcuszka i dwa słupki pod ten sam łuk. W ten sposób. Kolejny łuk, czyli jedno oczko łańcuszka i znowu dwa słupki, dwa oczka i dwa słupki. I tak naokoło. No i tak wygląda zrobione całe okrążenie. Na samym końcu tutaj jedno oczko łańcuszka i wbijam się w pierwszy słupek. Oczko ścisłe. Okrążenie zrobione. I teraz ponownie. Przechodzę sobie oczkami ścisłymi tutaj pod łuk między tymi parami słupków. Łuk z dwóch oczek. Raz, dwa. Ponownie w tych miejscach, czyli tutaj, gdzie mamy dwa oczka rozdzielające nam te pary słupków, będziemy cały czas wykonywać to samo. Czyli dwa słupki, dwa oczka, dwa słupki. Zaczynamy. Za pierwszy słupek trzy oczka. Słupek. Dwa oczka i dwa słupki. Wszystko pod ten sam róg. W ten sposób. Tutaj będą różki tego naszego sześcioboku. Natomiast powoli zaczynamy już robić boki. Te boki nam się nieco wydłużają. I teraz uwaga. Przechodzimy teraz pod ten łuk. Tutaj z jednego oczka łańcuszka, który rozdzielał nam różki. Czyli jedno oczko łańcuszka, dwa słupki pod łuk z jednego oczka, jedno oczko łańcuszka i znowu różek, czyli dwa słupki, dwa oczka, dwa słupki. Dwa słupki, dwa oczka i dwa słupki. I znowu bok, czyli jedno oczko łańcuszka, dwa słupki, tutaj w tą przerwę z jednego oczka. Jedno oczko łańcuszka i znowu mamy różek, czyli dwa słupki, dwa oczka, dwa słupki. No i tak naokoło. No i tak wygląda już całe okrążenie zrobione. Łączę oczkiem ścisłym z pierwszym słupkiem. Przechodzę oczkami ścisłymi pod łuk. I mogę zaczynać kolejne okrążenie. I jak się, moi kochani, zaraz przekonacie, to już tutaj zaczynamy postępować analogicznie, czyli nasz wzór już się powtarza. I wystarczy po prostu do tego momentu wiedzieć, jak dziergać element, żeby potem już wydziergać go w dowolnej wielkości, dowolną ilość zrobić okrążeń. Zaczynamy znowu od różku, tak? Czyli pod ten łuk musimy wykonać dwa słupki, dwa oczka i dwa słupki. Trzy oczka łańcuszka za pierwszy słupek. Słupek.
dwa oczka i słupek. I jeszcze jeden słupek. Mamy. Mamy już różek. No i teraz bok. Bok elementu. No i uwaga. Jedno oczko łańcuszka. Tutaj mamy pierwszy łuk z jednego oczka z poprzedniego okrążenia, więc wbijamy się pod niego dwoma słupkami. Znowu jedno oczko przerwy, kolejny łuk z jednego oczka z poprzedniego okrążenia i ponownie dwa słupki. I jedno oczko przerwy. Doszliśmy do rogu, czyli dwa słupki, dwa oczka i dwa słupki. Okay. I mamy bok naszego sześcioboku zrobiony i w każdym kolejnym okrążeniu po prostu ten bok będzie nam się wydłużał o parę dwóch słupków, które są rozdzielone jednym oczkiem łańcuszka. Czyli znowu jedno oczko, dwa słupki. Pamiętajmy, że na boku te słupki rozdzielamy jednym oczkiem, a na różku mamy łuk z dwóch oczek na rogu. No i tak wygląda zrobiony nasz element. Tutaj na boku mamy dwie pary słupków rozdzielone jednym oczkiem, natomiast w tym elemencie, jak widzicie, są od rogu do rogu. Tu mamy raz, dwa, trzy pary słupków, czyli jest, ten element jest jedno okrążenie większy od tego naszego. No i jak widzicie, elementy bardzo ładnie wychodzą, równiutko, mają bardzo ładny kształt, no i super się prezentują w różnego rodzaju kocykach i narzutkach. Robi się je bardzo prosto, nie trzeba zerkać w schemat, we wzór. Po zrobieniu dwóch takich elementów spokojnie można oglądać sobie jakiś dobry film i dziergać taki element i wydzierga się ich naprawdę w krótkim czasie sporo. Także zachęcam do wypróbowania wzoru. No to teraz już na koniec chciałabym Was bardzo zaprosić na mój blog crochet.pl. No i oczywiście ogromnie zachęcić do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam Was bardzo mocno, no i mam nadzieję do usłyszenia niebawem. Szydełkujesz? Fajnie! By otrzymywać nowości szydełkowe, subskrybuj mój kanał. Wystarczy, że klikniesz. Crochet.pl. Szydełkowanie moją pasją.